kryzys klimatyczny cały czas postępuje. 1 miliard osób będzie musiało uciekać ze swojego domu. To wszystko się załamie i zniknie. Zmiana nie następuje tak szybko, jak ludzie będą umierać walcząc o wodę. Przekroczymy punkty krytyczne. Zabrakło wody w kranach. Ziemia będzie niezamieszkiwana. Politycy godzą się na cierpienie. Ludzie po prostu nie chcą słyszeć prawdy. Otrzymywałem pogróżki. Przerażona tym, co ludzie potrafią zrobić. Groźby śmierci. Fizyczną krzywdę. Szarpano nas, opluwano, bito. Przegrywamy tą walkę. Czy to już jest koniec? Motywacją od zawsze będą i byli ludzie. To, co zrobimy teraz, zdeterminuje całą naszą przyszłość. I przyszłość całej mojej rodziny, może mojej przyszłej rodziny. Ja nie chciałem być aktywistą. Czasami mam ochotę zrobić coś, co lubię, ale to mnie cały czas ściga. Tak, zdecydowanie mam negatywne doświadczenia aktywistyczne.